Witam się z Wami we wtorek, 10 grudnia, już jest 10. Czas szybko leci, a mnie nie było z Wami przez 2 dni. A to tylko dlatego, że tak bolała mnie cała twarz. Nawet nie przypuszczałam, że to jest ból od zęba. Myślałam, że to gdzieś, wiecie, zapalenie, nie wiem, jakiejś kości, szczęki. Zresztą to nie stało się tak nagle, dlatego że ja czułam taką wrażliwość, drażliwość właśnie tej części twarzy i myślałam, że po prostu, wiecie, pasta z sensodynem mi pomoże. Nie, okazało się, że po prostu w zębie wytworzył się, jak to pani doktor powiedziała, zgorzel. I tam też były jakieś gazy, które rozpierały po prostu tego zęba i ten ból, wiecie, promieniował na całą twarz, aż dosłownie tu do skroni. To było coś okropnego. Początkowo, wiecie, woda, przepłukiwanie pomagało mi, ale już w sobotę wieczorem, tak, bo ja chyba ostatni filmik opublikowałam, tak, w sobotę, jak go składałam, to już czułam, że coś się dzieje, jeszcze jakoś tam przespałam noc, ale w niedzielę już musiałam szukać dentysty, który przyjmie mnie. To nie było proste, znalezienie właśnie lekarza w niedzielę, no, ale udało mi się w poniedziałek, czyli wczoraj byłam już u swojej pani doktor, zresztą byłam umówiona na poniedziałek, ale po prostu nie wytrzymałam, musiałam w niedzielę szukać pomocy u innego lekarza. No ale tak, leczenie trwa, okazało się, że to jest czwórka górna i no i tam coś się po prostu wytworzyło takiego. No i jestem w trakcie leczenia kanałowego, bo wczoraj tylko był początek. Oczywiście ze znieczuleniem, w niedzielę znieczulenie, w poniedziałek znieczulenie i w czwartek już jakby zakończenie leczenia, więc pewnie też ze znieczuleniem ja czuję, że moja twarz jeszcze tutaj pulsuje i jestem trochę opuchnięta. Wczoraj to w ogóle po znieczuleniu to moja twarz wyglądała nieproporcjonalnie. Dlatego też nie mogłam nagrywać. Zresztą mówienie z bólem głowy i połowy głowy to nie było realne. No ale wracam, witam się z Wami. Rano właśnie, za chwilę wychodzę do pracy i tak, i chciałam Wam po prostu powiedzieć, co się dzieje. Muszę Wam powiedzieć, że ja jestem w ogóle odporna na ból, nawet jeśli chodzę do dentysty i jakieś tam leczę ubytki, wiadomo, to ja nigdy nie biorę znieczulenia, dlatego że nie czuję takiej potrzeby, nie jest mi to po prostu potrzebne. Natomiast ten ból, który ja miałam, ja po prostu myślałam, że no wiecie, mało nie umrę. Niewiele brakowało, to było okropne to było. Gdyby to jeszcze było, wiecie, skoncentrowane w jednym miejscu, a to no, dosłownie połowa twarzy, ja myślałam, że mi głowa eksploduje. Także nie było to, nie mogłam wytrzymać, żadne leki przeciwbólowe nie pomagały. No ale dobra, nie będę już o tym zębie mówić. Mam nadzieję, że w czwartek będę mogła się do Was odezwać. Wprawdzie dopiero tam po 15 mam wizytę, więc może jeszcze rano mi się uda coś nagrać, a później zobaczymy, jak będzie. No tak. Także nie wiem, czy widać, moja choinka stoi tak tutaj w kartonie, czeka na ubranie. Myślę, że jutro będzie idealny dzień na to, żeby ją ubrać. No a dzisiaj cóż, lecę do pracy, a później spotykam się z Wami i będziemy wspólnie spędzać ten dzisiejszy wtorek. Jeszcze Wam pokażę, jak wygląda ten koc, który kupiłam w Pepco. Ja Wam pokazywałam, tak wiecie, przed kamerą. Więc położyłam go na ten tapczan, głównie po to, żeby zasłonić trochę ten wzór, który za bardzo mieszał się z tymi poduszkami. No i powiem Wam tak, to oczywiście to nie jest koc moich marzeń, natomiast całkiem nieźle to wygląda. On jest dość duży, więc większość tej kanapy, jak widzicie, przykrył mi. Jest niezmiernie przyjemny w dotyku, bo jest naprawdę taki puchaty
I co najważniejsze, on się nie zsuwa, bo on tu pod spodem, zaraz Wam coś pokażę, on pod spodem ma taki gładki, widzicie, materiał i on się przyczepia jakby do tej tapicerki, więc jak siadamy tutaj wieczorem, to nie widać, wiecie, że coś się zsunęło, coś się zrolowało, nie. Także myślę, że jak za tą kwotę, to mogę Wam go polecić. Tak, przyjemny. I on też nie jest śnieżno-biały. Nie wiem, czy to widać tutaj w kamerze. Może jeszcze stanę tutaj tak pod światło. On ma kolor taki delikatnie waniliowy. Tak, zresztą zobaczcie, jak wygląda właśnie ta poduszka i ten koc. Także to nie jest taka śnieżna biel. Ale przykrył mi ten wzór i myślę, że wiecie, tak na te kilka tygodni może mi posłużyć. Po prostu nie mam czasu na to, żeby jeździć i szukać czegoś lepszego, ale w sumie muszę Wam powiedzieć, jestem zadowolona. Także jak macie ochotę na taki koc, jego wymiary 160 na 200. Także fajny i bardzo, bardzo przyjemny właśnie w dotyku. O, tak wygląda jego struktura tego koca. To może Wam jeszcze tak pokażę. Bardzo przyjemne. I tu jeszcze jest ten kosz, który Wam pokazywałam razem z tym kocem. Wspominałam Wam, że jak wieczorem siadamy tutaj na tych kanapach, to te poduszki jednak nam trochę przeszkadzają. No i nie było miejsca na to, żeby je gdzieś odłożyć, więc wzięłam ten kosz i ja go zostawię. Wprawdzie on jest przeznaczony pewnie na rzeczy do prania, ale muszę Wam powiedzieć, że dobrze się sprawdza. Cztery poduszki wchodzą, chociaż jak widzicie, trochę wystają ponad ten kosz, ale w sumie mi to nie przeszkadza, więc zostaje ten koszyk. On kosztował 30 zł, bo chyba Wam tego nie powiedziałam. No i myślę, że całkiem nieźle się tutaj, wiecie, komponuje. Tylko muszę jeszcze coś zrobić tutaj z tą tapicerką na dole, bo coś się za bardzo pofałdowało. Oczywiście poduszka jeszcze czeka na poszewka, czeka na poduszkę. Ale może jak dzisiaj wrócę z pracy, to pójdę szukać właśnie wypełniaczy. No, muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się to podoba. Co myślicie? Cześć, witam Was ponownie po 10-9 godzinach. Tak, jestem nieprzytomna. Ach, to była męczarnia, cierpienie. Dalej boli mnie ten ząb. Nie wiem, co Wam tam rano powiedziałam. Jak widzicie, jestem nieprzytomna. Na pewno Wam mówiłam o tym, że no, boli mnie ząb, to na pewno o tym mówiłam i że jestem w trakcie leczenia kanałowego i w czwartek ma być to leczenie zakończone. Nie wiem, jak ja przetrwam do czwartku, cały czas czuję tą czwórkę, pulsuje mi, nie mogę jeść, nie mogę gryźć, pić tylko mogę, więc właśnie w zasadzie przyszłam tylko do Was, żeby powiedzieć Wam, że dzisiaj nie jestem w stanie robić rozdania. Nie jest tak źle. Oczywiście ten ból z soboty na niedzielę i w niedzielę był zdecydowanie gorszy do momentu właśnie rozwiercenia tego zęba. Ten ból był, tak jak Wam powiedziałam, że mało nie umarłam. Teraz jest zdecydowanie lepiej, natomiast cały czas czuję takie pulsowanie i taki prąd mnie gdzieś tam przeszywa od czasu do czasu w tym zębie. Na razie tam jest tylko chyba jakiś lek wprowadzony i no i muszę wytrzymać do czwartku. I tak się zastanawiam, pewnie muszę wziąć jakąś tabletkę przeciwbólową, bo ja zbraniam się zawsze przed przyjmowaniem niepotrzebnych leków. No ale chyba nie dam sobie rady. Nie wiem, jak ja przetrwam tę noc. Mam nadzieję, że jutro rano obudzę się i będę czuła się zdecydowanie lepiej, bo ja wiem, że tam było to wiercenie, czyszczenie tych kanałów. Kto miał takie leczenie kanałowe, to wie, z czym to się kojarzy. Oczywiście było znieczulenie, ja tego nie czułam, natomiast kiedy to znieczulenie zeszło, to, no, to właśnie czuję takie... No to jest bardzo, bardzo nieprzyjemne, więc... Czy ja już powiedziałam, że dzisiaj nie jestem w stanie zrobić rozdania, przygotować kosmetyków, nie zrobiłam tego, nie przygotowałam się, bo chciałam po prostu zacząć nagrywać, więc marzę tylko o tym, żeby przebrać się i może napiję się jeszcze chyba tylko zimnej wody, położę się i
No i liczę na to, że rano obudzę się w lepszym stanie. Tak, tak. I tak sobie tutaj ustawiłam trochę inaczej kamerę. Nie, chciałam tak ustawić, żeby było chociaż troszkę bardziej przyjemne tło, bo tutaj pierwszy plan, jak widzicie, nie jest zbyt atrakcyjny. Ach, wiem, co chcę wam pokazać. Mimo, że dzisiaj dzień był taki nieciekawy, od rana wam o tym mówię, to jednak doszły do mnie dwie paczki, które naprawdę, ja się w ogóle nie spodziewałam. Jak wiecie, osoby nagrywające od czasu do czasu dostają paczki różnego rodzaju. Najczęściej te PR-owe, o których jesteśmy informowane, że taka przesyłka do nas dotrze. Natomiast dzisiaj kurier przyniósł dwie paczki, których się kompletnie nie spodziewałam i nie muszę wam ich pokazywać, ale sprawiły mi taką radość, więc wam je pokażę. Prawdopodobnie, nie na 100%, na pewno część z tych rzeczy wam przekażę w rozdaniach, ale już myślę, że w przyszłym roku, bo to, co chciałam wam rozdać podczas nagrywania vlogmasów, mam przygotowane. Także pokażę wam, co takiego dostałam i z czego je bardzo, bardzo się cieszę. I tak wygląda ta miła niespodzianka. Mniejsza paczuszka jest od marki Max Factor. Zaraz ją otworzę, bo nawet nie wiem, coś tam się gruchocze. Nie wiem, czy to korektory, zobaczymy zaraz. No i marka Coty, nie wiem, jak to przeczytać. Co tu jest napisane? Jak okiełznać szaleństwo świątecznych prezentów. Nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze tego nie okiełznałam, ale pewnie już wkrótce mi się uda wszystko nadrobić. No i tak, i tutaj mamy dwa kartony i zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. Perfumy. Nie znam tych marek. Bruno Banani, Max. I co tutaj jeszcze jest? Adidas. Nic wam nie powiem, bo nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, jak one pachną. Może wy używałyście to. Koniecznie mi napiszcie, który zapach według was jest ładny. Zobaczymy, co tutaj jest. A może tutaj. A, nie, słuchajcie, one są opisane. Podzielone są na grupy eleganckie, klasyczne. Eleganckie i klasyczne tylko. Wiedza w pigułce. Wiedza w pigułce, wiedza w pigułce, nie interesuje mnie to. Ach, zmysłowe świeże. Mam nadzieję, że znajdą się tutaj też te perfumy, które są w tych pudełkach. Co tu jeszcze jest? Eleganckie i klasyczne. O, to wszystko sobie poczytam. Natomiast w czarnym pudełku, pewnie już wiecie, będą perfumy dla... Oj, pozapadały się. Dla mężczyzn. I znowu pojawia się Adidas, Max. O, David Beckham. I tak, jak poprzednio, nie znam tych zapachów. Co to jest? Nie wiem, co to jest. A, słuchajcie, to może ja to odchylę. To wygląda na Bruno Banani, bo takie krzywe. Nie, nie wiem. Nie wiem. Dajcie znać. Może znacie te zapachy, które według was są ciekawe. Z tych męskich, oczywiście też z tych damskich. Tak, więc tak, na pewno część do was kiedyś dotrze, a część będzie rozdanie też dla mojej rodziny i znajomych. To na pewno. Więc tak to wygląda. Już zobaczymy. Ła, poleciał karton. Już to, o, mogłam to otworzyć. A! Samo się otworzyło. O nie! Pomadki. Ale fajnie. Znaczy, ja nie używam pomadek. No, ale mam wiele osób, które używam. Wy też pewnie używacie. 10? Nie. 6, 8, 9. Takie kolory.
Ale to miłe. Nie będę ich otwierać, bo nie chciałabym tego robić, ale nawet nie wiem, jakie to są pomadki. Nic tu nie jest napisane. Tak wyglądają. Zresztą bardzo, bardzo ładnie. No i tak, taka to przesyłka sprawiła mi bardzo, bardzo dużo przyjemności i radości. Przyszłam się do Was tylko pożegnać, ja już będę kończyć tego vloga, cały czas składam te łapki, jakbym miała zaraz zacząć się modlić, a może powinnam się pomodlić, żeby było wszystko już dobrze i obiecuję Wam, że jutro sobie też obiecuję, Wam też obiecuję, że jutro nie będę wspominać już o tych moich wszystkich dolegliwościach, no chyba, że ogłoszę cudowną nowinę, wszystko przeszło, jest cudownie. Trzymajcie kciuki, żeby tak było. A ja tak, chcę bardzo, bardzo nagrywać, więc jutro od samego rana spotykam się z Wami i mam nadzieję, że będzie znacznie, znacznie lepiej. Trzymajcie się, pa, cześć.